Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Miasto Pasje, czy Ludzie Pasje Miasto, już sam nie wiem jak to się nazywa. Dziś zapraszam Państwa z wielką przyjemnością na rozmowę na temat, który w swojej czteroletniej karierze wywiadowczej, tak to nazwać, będę poruszał po raz pierwszy. Choć temat mi nie obcy, bo będziemy, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku rozmawiać o piwie, tak. I żeby było ciekawiej, to będziemy rozmawiać o częstochowskim piwie. Nie będzie to browar Kmicic, słynny browar, który już niestety nie istnieje, a może się odrodzi, to zobaczymy. Natomiast będzie to browar zatytułowany bardzo egzotycznie, bo piwo z Żuka, a gościem moim i Państwa jest twórca całego tego zamieszania, Robert Palka. Dzień dobry. Witam. Zanim w ogóle porozmawiamy o piwie, które jest moim ulubionym napojem, myślę, że nie tylko moim, no to muszę zadać pytania, które zawsze w tym cyklu padają. Częstochowianin? Dokładnie. Czy to jest tak, że ród Palków to tak z dziada pradziada, czy przyjechał na tę ziemię? Z dziada pradziada, chociaż w tym momencie też z racji miejsca, w którym mieszkam, bo mieszkam na ulicy Ogrodowej, w kamienicy po moich pradziadkach, ale ze strony mamy, czyli ze strony rodu Hartlińskich. Moi pradziadkowie mieli tam wcześniej kino, Bałtyk. Proszę, poważnie. Cały czas staramy się, żeby też ten temat gdzieś odżył pomału. Na razie zajęliśmy się z racji tego sąsiedztwa za ścianą piwowarstwem. No i tak pomalutku. Czy to, że warzysz piwo, to jest w jakimś sensie tradycja rodzinna, czy to jest twój pomysł na życie? Nie, to jest mój pomysł i powstało to właśnie z tematu sąsiedztwa na ulicy Ogrodowej. Tak, bo blisko browaru. Zamknięcia tego browaru i tego, że każde miasto mogło się poszczycić tym browarem w dawnych czasach, a no tutaj w Częstochowie jednak to umarło i ja powiem nic się ci, z tym nie że dzieje. Za każdym razem, jak przyjeżdżam obok browaru, widzę tą wieżę i widzę te zabudowania, to tak mi żal, że po prostu taki zabytek historyczny niszczeje, no bo tak naprawdę to niszczeje. No dokładnie, wiesz, ja widzę to z okna, tak, i widzę jak to z dnia na dzień się rozpada, więc stąd starałem się z pasji do starych samochodów, klasyków, wszystkiego co jest stare, dlatego tak bardzo mnie tutaj się podobało, jak pokazałeś wszystko tutaj odrestaurowane. No tak, żeby zacząć coś działać z tym tematem. Robert, czyli piwo, czy ważenie piwa, to nie jest twoja jedyna pasja. Mówisz, że co stare samochody, tak? Tak, zaczęło się od starych samochodów. I stąd też analogia nazwy piwo z Żuka. No ponieważ właśnie. Jeździmy starą motoryzacją, polską starą motoryzacją. Zaczęło się od maluchów, który pierwszego dostałem na 30 urodziny od znajomych. Chociaż nie ukrywam, że wcześniej, w wieku 18 lat, też miałem taki epizod. Zakupiliśmy z moim tatą Warszawę, którą odrestaurowałem. Tak, i no sprzedaliśmy. Później zaczęły się studia, wyjazd z Częstochowy, chwilowy, i nie do końca miałem możliwość ten temat ciągnąć. Znajomi przypomnieli mi o tym na 30, dostałem od nich pierwszego malucha, później było ich już 9, 3 polonezy, 6 żuków. No i jednak ten temat miłości do Żuka, z racji tego, że można zabrać więcej osób ze sobą na wycieczkę, spakować więcej na jakiś wyjazd plenerowy. Ile pali Żuk? To jest ale jak nie papieros. Żuk to jest jak nie da się tego określić, może tak. Jedni przerabiają je na gaz, żeby przeoszczędzić. Myślę, że jesteśmy w stanie tam w granicach 12 litrów się zamknąć, tak? No trochę bardziej ekonomiczny może był w wersji tych już końcowych z silnikiem Andorii w dieslu, no ale jednak znowu większy hałas, więc tak, coś za coś. Coś za coś. Czy ty jesteś z wykształcenia technologiem żywienia?
Nie, z wykształcenia jestem ekonomistą. Informatykiem. Ekonomistą i tak. Informatykiem. A szkoła średnia to co to było za ekonomik szkoła? Na Augustyna. Jeżeli byś miał wymienić jednego profesora czy profesorkę, którą bardzo mile wspominasz, to jakie nazwisko by padło? No muszę powiedzieć, że chyba wychowawczyni, pani Pachulska. Tak, uczyła? Czy uczy? Nie, w tym momencie już na pewno nie uczy z racji wieku. Tak, a uczyła nas przedmiotów zawodowych. Zawodowych, tak. Ekonomicznych. Piwo z Żuka to jest który rok, kiedy urodziło się piwo z Żuka, to znaczy kiedy została wyprodukowana pierwsza partia? Pierwsza partia była wyprodukowana w 2018 roku i zaczęliśmy od klasycznego częstochowskiego, tak? Może pokażemy tutaj do kamery, o proszę bardzo, jest, mnie to się troszeczkę ten lew z Ferrari kojarzy. Jest to właśnie, może nie do końca Ferrari. Lew jest zaczerpnięty z herbu częstochowskiego. A proszę. Jest to właśnie, to logo jest stworzone w ten sposób, żeby było motoryzacyjne. Z drugiej strony ma kształt loga i pierwotnego piwa, znaczy w sensie Żuka jako z tak, produkcji z Lublina. Proszę Państwa, o jest jeszcze, pokażę. Jest Żuk, oczywiście, no. I stąd też wszystkie te inspiracje są motoryzacyjne. No ale wiesz, bo dla mnie to jest tak, ja mam znajomych, którzy w domach swoich robią swoje piwo. No to, no nie wiem, no tam 20 litrów czy 30 litrów, ono tam ileś stoi, żeby dojrzało. Technologii nie znam, bo ja nie robię. Natomiast no i później, prawda, jak jesteśmy na jakichś spotkaniach towarzyskich, to się chwalą, częstują, że to jest piwo, które oni zrobili. No i teraz tak, dla siebie no to rozumiem, natomiast ty jesteś osobą, która produkuje to piwo na sprzedaż. Zaczęło się od ważenia w domu, to nie jest tak, aha, że się nagle uwidziałem sobie, o fajnie, tam był browar za ścianą, to ja sobie też będę... Też zaczęło się od ważenia tak, w domu. Zaczęło się od ważenia w domu i stworzenia receptury, która była najbardziej zbliżona z relacji starych pracowników browaru i przy współpracy z nimi, żeby była jak najbardziej zbliżona staremu kmicicowi. Ale nie takiemu kmicicowi, który teraz jest w sklepach, tylko takiemu staremu, jaki oni znali smak. I myślę, że na tyle się to udało, ponieważ bardzo dużo osób, jeżeli jesteśmy na eventach w Alejach, czy w różnych miejscach się pojawiamy, to bardzo dużo osób starej daty, otwierając tą butelkę, czy pijąc to piwo z kranu, mówią: o, jak kmicic. Proszę. Ja pamiętam czasy, kiedy piwo kmicic można było dostać w dwóch czy trzech punktach w Częstochowie, między innymi na ulicy Sikorskiego w sklepie spożywczym. I zawsze to piwo około godziny 10 czy 11 przywozili i chłopy stały w kolejce i czekały, kiedy przyjedzie piwo. Ale jeszcze mam jedną anegdotę związaną z piwem kmicic. W restauracji Adria w niedzielę od godziny 11 do 13 można było się napić piwa, ale tylko z konsumpcją. I pani sprzedawała koreczki z żółtego sera posmarowane masłem i posypane ostrą papryką, nabite na wykałaczkę. I trzeba było ten koreczek trzymać, ponieważ koreczki sprzedawała w jednym okienku, a butelki z piwem wydawane były w drugim. I jeżeli ktoś na tym odcinku zjadł ten koreczek, to już nie mógł odebrać piwa. Nie mógł odebrać piwa, bo musiał pokazać, że ma koreczek, a nie wykałaczkę. Więc było to tyle przezabawne, że chłopy stały z koreczkami i do wydawki. Do wydawki, żeby napić się piwa. Mnie chodzi o ilość, bo wiesz, ja mam takie, nie chciałbym absolutnie obrażać żadnej marki, ale mam znajomego, który jeździ dużymi samochodami i który olbrzymią cysterną przywozi chemikalia do znanego browaru, żeby wyprodukować piwo. I ja mówię, co ty wozisz? On mówi, no wiesz co, no jakąś tam chemię do piwa. Ja mówię, jak chemię do piwa? Wiesz, no i teraz tak. Jeżeli produkujemy tysiące hektolitrów, mam tu na myśli te browary przemysłowe ogólnie znane, które są w sklepach,
to czy to jest rzeczywiście jest możliwe wyprodukowanie tak gigantycznej ilości w krótkim czasie, czy ten proces musi jednak zostać doszprycowany czymś z zewnątrz? No niestety tak. Nasze piwo, żeby uzyskało taki efekt, staramy się, żeby leżakowało od 30 dni w górę, tak? Piwa koncernowe robią się w 2-3 dni. Jest to mieszanie proszku i innych czyli dodatków. Czyli to tak naprawdę z piwem nie ma za wiele... Znaczy no smak, gaz, wszystko jest, prawda? Czy tam ta zawartość w oltarze? Tak, podczas jednych z prelekcji na piwnym klubie, tutaj organizacja z Wrocławia, która stara się też uświadomić ludziom, jak to wygląda, pokazali chłopaki całą analizę, ile kosztuje wyprodukowanie piwa kraftowego, a ile kosztuje wyprodukowanie piwa koncernowego. Wyprodukowanie piwa koncernowego kosztuje około 29 groszy. Za litr? Tak, więc jest to niewyobrażalne, czego to musi być zrobione. No tak? Ale Robert, absolutnie nie chciałbym, żeby powstała jakaś tam olbrzymia konkurencja dla ciebie, ale czy jeżeli ktoś z zewnątrz chce produkować piwo kraftowe, to musi mieć zgodę Ministerstwa Finansów, czy mam tu na myśli od strony prawnej, jak wygląda to, żeby, no bo jednak to jest alkohol. Mm-hmm. Nie, no tutaj trzeba się postarać o odpowiedniego rodzaju koncesje, tak? Koncesje na produkcję, tak? Koncesje na sprzedaż hurtową, na sprzedaż detaliczną, na sprzedaż cateringową, więc jesteśmy obłożeni tutaj cały czas. Cały czas, tak. Płacisz koncesję w Częstochowie, jedziesz na festiwal do innego miasta, znowu musisz zapłacić koncesję, więc to jest ciągle z każdej strony. No. Z każdej. Ile browar z Żuka, no bo tak się chyba nazywa, piwo z Żuka, tak. Piwo. Na mówię tego, że zaczęło się od tego, że zaczęliśmy sprzedawać tą z kabiny od Żuka, którą skonstruowaliśmy sami. Była to przyczepa zapięta do naszego Żuka strażaka. W której było piwo? Tak, dokładnie. Tam były beczki z piwem zlokalizowane i przeciągnięte węże i siedzieliśmy w środku w tej kabinie i laliśmy z kolektorów wydechowych. Laliśmy piwo, więc stąd też cała to się, ta analogia tego, no mówię, no znikąd się nie wzięła. Ale jeżeli byś, nie jest to tajemnicą handlową, to ile jesteś, no bo wyobrażam sobie taką hipotetycznie, piwo z Żuka staje się najbardziej rozpoznawalną marką, najbardziej pożądanym piwem w Polsce. Spływają zamówienia, każdy chce mieć u siebie piwo z Żuka, nie? Co jest związane automatycznie z technologią i z ilością. Ile jesteś w stanie miesięcznie wyprodukować piwa z Żuka, jeżeli oczywiście możesz, bo... Znaczy tak, to jest kwestia tego, że my na obecną chwilę nie mamy własnego browaru, tak? Wynajmujemy kadzie od zaprzyjaźnionego browaru w Wąsoszu. Tam gotujemy to wszystko na naszych recepturach i nie jesteśmy takim standardowym kontraktowcem, który wysyła mailem recepturę i zgłasza się za miesiąc czy odbiera dwa po odbiór. Pilnujecie tego. Tak, jesteśmy na każdym etapie tej produkcji, tak? Aha. Z racji też, jakby to powiedzieć, kontaktów takich bardziej przyjacielskich z browarem, bliskości jego tutaj, staramy się, nie traktujemy się też jak taka zaciekła konkurencja, tylko traktujemy się po przyjacielsku, współpracujemy. Wymieniamy się uwagami, często czyli oni też dopowiadają, spróbuj tutaj coś zmienić. Często ja mówię, robią jakieś piwo, słuchajcie, można by było tutaj coś poprawić, tak? Jest tak, że są piwa mętne i są piwa klarowne. Mętne, no bo chodzi o recepturę i o to, że ten osad jakiś taki zdrowy. Zawsze to zależy od tego, ile razy i jak filtrujemy, tak? I czy w ogóle filtrujemy. Czy w ogóle filtrujemy.
Czyli to, że piwo jest mętne, bo dawniej to było tak, że jak kupiłeś piwo i było mętne, to znaczy, że było popsute, że się po prostu, no, nie wiem, na słońcu stało i teraz już jak gdyby to gdzieś jest wyparte, no bo wchodzą różnego rodzaju smaki. Ja miałem kiedyś w teatrze, który prowadziłem, zespół z Czech. I poczęstowałem ich piwem i oni oczywiście to piwo wypili, ale powiedzieli, że im to piwo nie smakuje, bo w tym piwie jest za dużo alkoholu, że to jest niemożliwe, żeby piwo miało tyle i tyle woltażu. Ja mam tu na myśli jakiś strong czy coś, wiesz, jakieś takie piwo i że oni raczej wolą piwa lekkie i takie do 5 czy nawet tak, 4%. Tak. Czesi mają to nawet z racji tego, że widujemy się z kilkoma browarami czeskimi na różnych eventach i festiwalach. Oni się lubują w lekkich piwach. Ponieważ u nich dużo bardziej niż u nas jest rozwinięta ta kultura konsumpcji tego piwa do posiłku, tak? Aha. Czyli oni też z racji tego mają poniżej właśnie 5% duży wybór tych piw, z racji tego, że oni siedzą i jedzą w restauracjach czy w pubach, tak? Wypijają piwko, potem wsiadają do samochodu i jadą na przykład. Tak, jest to na tyle lekkie to piwko, że oni sobie, nie wiem, wypiją je do obiadu, siedzą nadal ten i to tak. nie ma żadnego kłopotu. No dobrze, ale czy wpływało na jazdę samochodem? Ale Robert, jestem laikiem. Tak naprawdę, produkując piwo, oczywiście w naturalny sposób, nic tam nie dolewając, jaki możemy uzyskać woltaż? Nie mamy w tym zupełnie żadnych ograniczeń. Tak? To są że coś się dodaje, coś się dolewa, to są takie urban legend, tak? Czyli takie mity. No dobrze, ale najmocniejsze piwo ile może mieć procent? W tym momencie bodajże któryś z amerykańskich browarów wypuścił w okolicach 60%. Piwo 60%, to przecież mocniejsze od wódki. No, poważnie, tak. I też i w naturalny sposób? Tak, wszystko jest w naturalny sposób. U nas mniej więcej piwa te ciężkie, tak, które my nazywamy, czyli portery, risy, ewentualnie jakieś piwa wymrażane, bo w ten sposób się to też uzyskuje. Mają mniej więcej powyżej 10-15%, tak? Bardzo mocno. Ale to są piwa, które nie podaje się już w butelkach 0,5, podaje się w butelkach 0,3, 250. No tutaj to jest takie bardziej już smakowanie, delektowanie się i degustacja niż wypijanie takiego piwa do posiłku, tak na przykład. Ja to pytanie zadaję każdemu rozmówcy. Zawsze poprzedzam taką kwestią, że niektórzy uważają, że jestem wścibski. Natomiast to pytanie musi paść, bo jak rozmawiam z pasjonatami, to pytam, czy tobie udaje się żyć z tej swojej pasji? To znaczy, czy jesteś w stanie zarobić na utrzymanie rodziny, chleb, dom, mieszkanie, czynsz, wszystko, czy musisz jeszcze dodatkowo robić inne rzeczy? Na obecną chwilę staram się, żeby to było moje główne utrzymania, ale tak prowadzę jeszcze inne działalności, bo to jest jeszcze cały czas dla mnie faza rozwoju, tak? I myślę, że w momencie, gdy będzie mnie stać na budowę swojego browaru, ewentualnie postawienie swoich kadzi, tak? To będę uważał, że jest to... Że to już jest twoja praca taka zawodowa i będziesz po prostu ważył piwo. Tak. Naważyłeś, chłopie, piwa to sam je wypij. Dokładnie. Plotkarskie pytanie. Jakby ktoś chciał, zaprosił cię na kolację, co powinien podać na talerzu, żebyś miał frajdę? O rany. Znaczy tak, mam potrawy, myślę, że z takich smaczków to polędwica w sosie kurkowym. O, to jest. A muzyka odgrywa jakąś rolę w życiu? A jeżeli tak, to jaką? Muzyka. Przede wszystkim bardzo dużo polskiej muzyki. Jednak jestem tak
patriotycznie bardziej, może to tak górnolotnie brzmi, ale zespół Tilaw. Tilaw, Częstochowa. Znaczy no Warszawa, no, tak, ale Muniek Staszczyk, no to wiadomo. Dobrze, no to czy jest różnica, bo to jeszcze właśnie miałem zapytać, bo jedni mówią tak, piwo rzemieślnicze, inni mówią piwo kraftowe. Czy między tymi dwoma pojęciami jest jakaś różnica, czy to jest to samo? To jest tak, że starają się to troszeczkę rozgraniczyć, tak, że piwo kraftowe jest, nie jest to koncerniak, tylko jest to piwo stworzone w pełni w naturalny sposób, tak, z naturalnych składników. Piwo rzemieślnicze, tutaj bardziej jest ta nazwa jest przypisana do browarów, małych browarów, czyli które mają małe tanki, czy są browarami restauracyjnymi. I bardzo często tutaj ta granica się no gdzieś tam zaciera, tak? Bo z jednej strony są kraftowi, tak? Z drugiej strony są jednak rzemieślniczy, no bo całe wszystko robią własnymi rękami, tak? Rozumiem. Proszę Państwa, tak naprawdę to moglibyśmy gadać jeszcze z 2 godziny o piwie. No ale formuła jest taka, że im dłużej, tym mniejsza oglądalność, a o oglądalność tutaj też chodzi. Jeżeli ktoś z Częstochowy, bo będą ludzie na pewno tą rozmowę oglądać, chciałby sobie kupić piwo z Żuka, to gdzie może to piwo dostać? Czy są już jakieś punkty w Częstochowie, że idę i kupuję, czy internetowo, jak jest sprawa dystrybucji w ogóle? Znaczy tak, no to są w tym momencie 3 takie kanały, tak? Czyli są to sklepy specjalistyczne, które są tutaj w Częstochowie. Z piwem. Jest to tak, z innej beczki na ulicy Wojska Polskiego, przy naszym no nieszczęście rozebranym wiadukcie, tak, w estakadzie. Tam chłopaki mają zawsze pełen wybór i wszystko na świeżo. Al Capone i Forfeiter, z nimi współpracujemy też na stałe. I tam też możemy. Tak, dostać. Dokładnie. Al Capone na Placu Daszyńskiego. Tak, i drugi na Rocha. Na Rocha. No i częstochowska gastronomia, która tutaj muszę się skłonić ku Piotrowi z Café Belga, ponieważ współpracujemy od początku naszej działalności, w tym momencie już też na taką troszkę większą skalę, bo jesteśmy u niego na 3 kranach na stałe. O, proszę. Od klasyka przez lawendę, pszenicę z grejpfrutem, IPA, więc... Tych smaków, wiesz, jest teraz tyle. Kiedyś tak. Był tylko kmicic i nie było problemu, a teraz co by to... A w ogóle to muszę... Jeszcze, przepraszam, no. Ci idę w słowo, to właśnie odnośnie kranów, tak? To tutaj najczęściej pełną butelkowo posiada Paweł z szuflady. Tak, więc tutaj też tak, no, w centrum to takie 2 miejsca, w których na stałe wszystkie nasze piwa się pojawiają. No to super. To cóż, no Robert, już tak na koniec tej rozmowy, czego tobie życzyć? Jak największych tanków. To ja ci życzę zdrowia. I żebyś nie musiał już robić nic innego, tylko ważyć dla nas piwo. No i chciałbym, że jak się spotkamy za 10 lat, to żebyś nie ty odwiedził mnie w moim teatrze, tylko żebym ja odwiedził ciebie w twoim browarze. Dziękuję ci bardzo. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa człowiek, który, no trzeba powiedzieć to wprost, jest zakochany w starych samochodach i zakochany w piwie i już tego piwa nieźle naważył, Robert Palka. Pomysłodawca piwa z Żuka. Bardzo Państwa zachęcam, jeżeli chcielibyście spróbować, co też Robert naważył, to wszystko w materiale. No i cóż, no machamy do tej kamery i pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!